gościnią jest Marta Storek, kandydatka z ramienia Lewicy, również działaczka społeczna. Można ją było widać często na ulicy, gdzie zbierała podpisy za prawami kobiet, legalną aborcją. Również osoba wspierająca społeczność LGBT i pokazująca się w cudownym stroju jednorożca, co zawsze skradło moje serce, bo również taki mam. Marta, co skłoniło Ciebie do startu w tych wyborach i jak zaczęła się Twoja działalność tutaj polityczna? Nie wiem, czy działa, nie działa. No tak. Dobry wieczór, dzień dobry, cześć wszystkim. Co mnie skłoniło do startu w tych wyborach? No przede wszystkim to, że od 7 lat jestem polityczką. 7 lat temu, prawie 7 lat temu, zapisałam się, wstałam z kamery, zapisałam się do partii i tak 4 lata temu startowałam w tych wyborach do Sejmu i w tym roku również. Dlaczego zajęłam się polityką? Dlatego, że strasznie wkurzył mnie zły system, w którym żyjemy. I robiąc różne rzeczy na dole w swoim życiu, stwierdziłam, że bez zmiany systemu nie będę miała wpływu na to, jak ta moja rzeczywistość, nasza rzeczywistość wygląda. A żeby zmienić system, najlepiej się zaangażować politycznie. No i oczywiście myślałam o tym, że do czego ja się w polityce mogę nadać, tylko do płacenia składek i rozdawania ulotek. Ale tak się jakoś okazało, że mogę dużo więcej rzeczy i jestem wystarczająca. I tak to się stało, że znowu jestem dwójką na wrocławskiej liście do Sejmu. Powiedz mi, czy widzisz jakieś konkretne tutaj zagrożenia? Bo oczywiście będziemy Ci odpowiadać, dlaczego nasz głos jest ważny w tych wyborach. Czy widzisz konkretne zagrożenia dla demokracji właśnie wynikające tutaj z tej niskiej frekwencji i braku udziału osób w wyborach? Oczywiście to jest zagrożenie ogromne, że wiele osób nie widzi, że ich głos ma znaczenie i że mogą mieć jakiś wpływ na politykę. Bardzo często, zwłaszcza w tym świecie aktywistycznym, można usłyszeć taki rodzaj jakiegoś wyrzutu, zdenerwowania i pretensji w stosunku do osób tych, którym nawet się nie chce brać udziału w wyborach. Natomiast jako polityczka ja muszę podkreślić to, że to jest spowodowane tym, że faktycznie taki wpływ zwykłego obywatela, zwykłej obywatelki na to nasze polityczne środowisko jest bardzo ograniczony i ograniczony przez lata dosyć systematycznie. Dlatego trudno mi w sobie znaleźć ten wyrzut i to poczucie jakiejś, nie wiem, zdenerwowania czy zawodu, że są osoby, które nie chcą głosować. Oczywiście namawiam i to jest ważne. Natomiast to, czym ja bym się przede wszystkim chciała zająć i tym, co nam przyświeca, to żeby pokazywać, że ten zwykły obywatel, zwykła obywatelka ma wpływ i może mieć wpływ, bardzo jej potrzebujemy, bo ja tych zwykłych osób bardzo potrzebuję ich opinii. My się przyzwyczailiśmy, zwłaszcza przez ostatnie lata do tego, ale nie tylko przez ostatnie, przez już długi czas, że bardzo źle sądzimy o osobach mających inne poglądy polityczne niż nasze. I tak naprawdę nie wsłuchujemy się w to, co ich skłania do oddawania takiego głosu, jaki oddają.
A może od tego trzeba by było zacząć? Na jakie problemy odpowiadają te partie, których nie lubimy, a tu, te, które są wspierane przez te osoby w wyborach? Bo to są ewidentnie ważne problemy, skoro te głosy są na te partie oddawane. Możemy sobie wyobrażać, że nasz idealny człowiek, nasza idealna osoba, która na nas głosuje, to jest taka, siaka i owaka i wszyscy będą tacy fantastyczni, ale nie jesteśmy wszyscy fantastyczni. Pochodzimy z różnych miejsc, z różnych światów, z różnych środowisk, mamy różne zasoby. Warto by było, żeby osoby zajmujące się polityką w końcu to zauważyły i zaczęły z tym pracować, czyli zbliżyły tą politykę do ludzi. A czy widzisz jakieś konkretne właśnie tutaj zagrożenia o przebieg wyborów? Czy już wszyscy wystartowali z kampaniami? Czy wiesz, jak to będzie wyglądać? Boisz się, że ta kampania wyborcza będzie na przykład bardziej ostra? No ta kampania jest już ostra, poprzednia była ostra, dlatego, bo mamy silną polaryzację i na tym się lubimy skupiać, że ci albo tamci i o ile ja naprawdę nie cierpię PiSu i uważam, że to jest straszna rzecz, która nam się wydarzyła, o tyle mówienie tylko o tym, że tylko trzeba zwyciężyć PiS, to jest wciąż za mało. Tych postulatów powinniśmy na co dzień podnosić dużo więcej, bo chodzi nam o dużo więcej. Dużo więcej jako państwo, jako ten system potrzebujemy, dużo więcej zmian. Natomiast zagrożenia oczywiście, że są. To znaczy nie mamy tak naprawdę dobrych mediów. Tak? Ja to lubię określać, że z jednej strony mamy media leżące krzyżem w kościele, ale z drugiej strony mamy białe, skórzane kanapy i osoby i panie na bardzo drogich, wysokich szpilkach. A to nasze życie nie jest ani takie, ani takie. Nasza codzienność jest zupełnie inna. I brakuje tej debaty i tego pokazywania takiego prawdziwego świata, prawdziwych problemów i rozmowy o prawdziwych problemach prawdziwych ludzi. Natomiast jeśli chodzi o sam proces wyborczy, no to tu mamy na tej sali osoby z obywatelskiej kontroli wyborów, bo to zawsze warto sprawdzać i warto pilnować. Natomiast ja osobiście mam dosyć duże zaufanie do tego systemu, aczkolwiek to, co się ostatnio wydarzało, na przykład w kwestii utrudniania głosowania osobom z zagranicy, to jest duży skok na obcięcie głosów osób bardzo progresywnych. Bo nam się lubi przedstawiać głosy osób głosujących za granicę jako głosy tej Polonii chicagowskiej, ale tak naprawdę to jest mniejszość. Większość to są ludzie o dosyć szokująco progresywnych poglądach, jak na nasze polskie warunki. A im się w tych wyborach będzie bardzo utrudniało oddanie ważnego głosu. Te wybory już nie są równe. Oczywiście, że te wybory nie są równe. No, jeśli mamy koncesjonowany dostęp do konkretnych mediów i takie medialne banki informacyjne, to oczywiście, że to nie są równe wybory. To nie są równe wybory, bo wiadomo, że nie wiem, rządzący mają dużo większą zasięg medialny niż nierządzący. Tak? Tak, no rząd jak zawsze posługuje się przed wyborami kiełbasą. Ma na to zasoby. Tak, to jest coś przykrego. To jest coś, na co jako społeczeństwo postawione takiej naszej demokracji na bardzo lokalnym i osobistym poziomie jesteśmy bardzo narażeni. Mówiłaś też właśnie o tych osobach, które są zniechęcone dziećmi polityką, może nie idą głosować, nie obchodzi. No ale jednak
czy masz jakieś sposoby na zachęcenie tych osób do głosowania? Naszego społeczeństwa. Wpływ i znaczenie jest ważne, że nie są za głupi, że nie są za biedni, że nie mieszkają za daleko, że są, nie wiem, że nie są za mało wykształceni, do tego, żeby zabierać głos i decydować o swoich codziennych rzeczach, to jest mega ważne. Tutaj też jest z taką Ania, żeby kobiety szły tutaj na wybory. Podobno dużo kobiet nie chce głosować, ale jeśli by poszły, to PiS by przegrał wybory. Na to liczę, na to liczę. Natomiast jeżeli mówimy o prowadzeniu kampanii, to bardzo często spotykamy się z tym, ja się spotykam z tym, że a co tam prawa osób LGBT, a co tam prawa kobiet, liczy się, nie wiem, demokracja i zwalczenie PiSu, liczy się taki wielki jakiś postulat, albo jakaś taka wielka zasada, albo inna. Tak naprawdę znów ściągając te hasła prawo człowiecze, bo jeśli chodzi o kobiety, jeśli chodzi o osoby spod tęczowego parasola, to są zwykle tematy zastępcze, a to są realne osoby, które wręcz umierają, które codziennie doznają realnych krzywd i których życie w Polsce bywa naprawdę bardzo trudne. A o tym przy wyborach i mówieniu o wyborach się zapomina. Więc tak, ja mam nadzieję, że uda nam się tym razem przekonać więcej kobiet do tego, żeby zagłosowały ze swoimi prawami i podzieliły się swoimi poglądami i tym, na czym im zależy. Do tego oczywiście namawiam, to prowadzę kampanię wyborczą, że warto na przykład na mnie postawić. Też, czy uważasz, że właśnie Polki, Polacy w takiej perspektywie długodystansowej nie patrzą w przyszłość, nie? Że nie widzą, że jeśli zagłosują i dana partia na przykład wygra wybory, czy na przykład PiS wygra kolejne wybory, jak to będzie rzutować na ich życie? Że nie patrzą właśnie tak przyszłościowo, tylko jakby żyją tu i teraz. Czy jesteśmy nauczeni tego? Nie jesteśmy nauczeni tego, ale to też nie z nauki do końca wynika. Jeżeli ktoś głosuje na PiS, w mojej opinii, to głosuje na to, żeby dostać 800+. Natomiast jeżeli nam się nie uda przekonać osób głosujących, że warto na nas zagłosować, bo to nie będzie oznaczać, że te 800+ zniknie, że ich standard życia się pogorszy, że będą obłożeni nie wiem, kolejnymi obciążeniami, będą nadal musieli walczyć o jakieś proste przetrwanie, to będzie wciąż za mało, bo człowiek, który na co dzień walczy o to, żeby po prostu przetrwać, nie za bardzo ma zasoby na to, żeby myśleć o dłuższej przyszłości, dalszej i z dłuższej perspektywie. A co uważasz o właśnie tutaj roli młodych osób w polityce? Jak ich zachęcić? Bo no ta średnia wieku osób też startujących w wyborach jest dosyć wysoka, ale przyda się taka jakby, no tworzymy teraz państwo dla osób młodych, bo to my będziemy żyli tak naprawdę w tym państwie, na te osoby 60-75+, no niekoniecznie tak długo jak my młodsi. Więc jak tych najmłodszych ludzi zachęcić do tego, aby chcieli kształtować swoją przyszłość? I też popatrzyli, nauczyli się trochę tej polityki patrzenia w krytyczny sposób, a nie karmienia się też hasłami z TikToka. Ja mam dużo lepszą opinię o osobach młodych, bo nie wiem, ja jestem z partii Razem. Mamy bardzo dużo młodych osób, co nam się często zarzuca, że my jesteśmy tymi niedoświadczonymi. Ja mam 47 lat, żeby nie było. Tak, jestem jedną ze starszych osób w moim okręgu. Często się zarzuca nam to, że my niczego o życiu nie wiemy i tak dalej, ale natomiast młode osoby są nośnikami tej świadomości, na przykład zmieniającego się klimatu.
nowe, młode osoby są głównie poinformowane i świadome swoich praw człowieka, praw człowieczych i bardzo głośno wygłaszają swoje opinie, nie tylko na TikToku. Natomiast jest pewien problem. Problemów jest kilka z polityką i młodymi osobami. Po pierwsze, łatwo się głosuje na kogoś, kogo się zna. To są prawa marketingu, tak? I tak to niestety trochę w polityce wygląda. Co skutkuje tym, że duża część naszej sceny politycznej to są osoby, które widzimy tam od zawsze. My na to mamy metodę taką, że my uznajemy kadencyjność, czyli nie dłużej niż dwie kadencje na danym stanowisku, na tym miejscu itd., itd. Chcielibyśmy, żeby to wyszło do ogólnego życia politycznego. To znaczy posłowie dwie kadencje, później już nie możesz być posłem. Musisz sobie zrobić wolne albo zająć się czymś innym. To mi się przyda czasami. Tak, taki powrót do rzeczywistości i realnego życia. Ale kolejna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, że to nie jest równowaga. Ja 7 lat jestem zaangażowana w partii. To jest mnóstwo godzin, mnóstwo składek zapłaconych, mnóstwo pracy, które w to już włożyłam. Osoby młode, wchodzące w swoje życie, muszące jakoś zabiegać o to, żeby mieć gdzie mieszkać, z czego żyć, albo się uczyć, studiować i przeżyć i kształtować jakoś swoje prywatne życie i swoją karierę, są naprawdę, mają utrudniony start i takie wejście. I to jest coś, z czym wszyscy mamy problem. I dlaczego warto by tę politykę tak trochę zrzucić na glebę i dostosować, i próbować wypracowywać metody włączające i umożliwiające wejście. Ja na przykład znam wiele dobrych polityczek, polityków, którzy widzę, że są na przykład fajni ludzie z takim mega zaangażowani społecznie, ale no, ja żyję w swojej bańce. Jednak społeczność raczej nie ufa politykom. I jak chciałabyś taki dialog między społeczeństwem a politykami, którzy jakby nas reprezentują, no naprawić, tak, ten dialog społeczny. Jak ty to widzisz? PR taki lepszy zrobić w polityce? Złote zdanie na temat zaufania brzmi: ufaj, kontroluj. Polityków trzeba kontrolować. To jest też kolejny szczebel, bo powinien ich mieć kto kontrolować. Ale też politycy powinni trzymać kontakt z osobami, które wybierają, mieć bardziej otwarte te gabinety. Z czym mamy teraz często duży problem, bo politycy boją się ludzi. Nie wszyscy, ale w dużej części tak. To jest jakiś piedestał, na który są często stawiani, a my jesteśmy ludźmi. Nie jesteśmy żadnymi super tworami z super mózgami. Nasze ścieżki pokierowały nas w tym kierunku, ale to nas jakoś nie wynosi na żadne piedestały i my jako politycy powinniśmy o tym pamiętać. I tutaj może przejdziemy już trochę do tych kontroli wyborów i jakie są twoje pomysły na przejrzystość? Wiadomo, że tutaj to tak jak Ania Drenka prowadzi ten obywatelska kontrola wyborów, wypadło mi z głowy. Czy coś możemy jeszcze zrobić oprócz, nie wiem, namawiania znajomych do tego, żeby w tym uczestniczyli, jakąś siatkę zrobić osób zaprzyjaźnionych z nami, żebyśmy tak bardziej społecznie podeszli i odpowiedzialni tutaj. Możemy się, tak, ja to, na ten moment zachęcam do tego, żeby się właśnie zaangażować we wsparcie OKW, czyli Obywatelskiej Kontroli Wyborów, bo normalnie, gdybyśmy rozmawiały 3 tygodnie temu, zachęciłabym do tego, żeby się zgłaszać do bycia
osobą pracującą w komisji wyborczej. Za to się nawet dostaje pieniądze. I tu dobrze się też patrzy, jak ten proces wyborczy się odbywa. I to są chyba dwie najlepsze metody. Bo ten proces wyborczy nasz, oprócz jakichś zamkniętych miejsc typu, nie wiem, domy pomocy społecznej, więzienia i tak dalej, jest dosyć otwarty i dostępny i prosty do skontrolowania, tylko trzeba chcieć. I tak naprawdę przez to jest on trudny do sfałszowania na takich białoruskich zasadach, że się nadal wrzuca 1000 kart do połączenia. Tego się u nas praktycznie nie da zrobić. O Polonii, tak jak mówiłam. No właśnie to teraz to się stało, to znaczy, że utrudnienia w czasie liczenia głosów, co może poskutkować tym, że głosy Polonii osób z Polski mieszkających gdzieś i głosujących za granicą będą unieważnione i niepoliczone, to jest problem, który będziemy mieli. No i to jest coś, co trzeba zdecydowanie szybko zmienić przed następnymi wyborami. A możemy już sprawdzić ten system wyborczy? Masz jakieś pomysły, żeby inaczej wyglądał? Pewnie można by się zastanowić nad tym, żeby wprowadzać nowe technologie do systemu głosowań, ale z drugiej strony pewnie nie jest to tak potrzebne. Pewnie wystarczyłoby naprawdę przemyślenie naszego systemu wyborczego, naszego prawa wyborczego. Tu jeśli chodzi o demokratyzację, żeby daleko nie szukać. Ja w tym roku będę miała kolejną ilość plastikowych banerów, które będą wisieć we Wrocławiu i pewnie nie tylko. Bo każdy z nas musi to robić. To jest taka dosyć dostępna metoda i tak widać, że my prowadzimy kampanię. O ile fajniej by było, gdyby na przykład każda gmina albo miejscowość miała wyznaczone jakąś ilość miejsc, w której każda partia ma przydzielone miejsce do zamieszczania swoich materiałów wyborczych. Wtedy mogłyby być to papierowe plakaty. Generalnie przycięcie partiom i taka zmiana, i takie myślenie. Przycięcie partiom politycznych funduszy na produkowanie tych wszystkich wyborczych bajerów, które później jako szaszłyki, tak, śmieci, jako szaszłyki wiszą po całych miastach tych wielkich banerów i tak dalej, i tak dalej, byłoby super pomysłem. Wtedy my politycy musielibyśmy wychodzić do naszych wyborców i prowadzić nasze kampanie. A nie skupiać się na tym, kto ma jakie powiązania, ile pieniędzy i ile może pchać w śmieci. To by było super pomysłem, jak mi się przynajmniej wydaje. I jak bardzo demokratyczne, i jak dużo lepsze. Tutaj też takie pytanie już trochę wrócę może do tych młodych ludzi. Czy właśnie w takim systemie edukacji nie powinna być taka właśnie edukacja obywatelska od tak naprawdę samego początku i naszych praw. No bo wiadomo, że ja miałam jakiś ten głos, nawet chyba rozszerzenie zdawałam, wiem mniej więcej, jak ten system przychodzi, kto głosuje, z różnicą między Sejmem a Senatem i to wszystko, ale większość jakby spyta się takiej młodej osoby, no nie kojarzy tych wszystkich procesów. Jak byś to widziała właśnie w systemie edukacji, że to nie było wprowadzone w sposób taki, aby młodzi ludzie zapamiętali to i chcieli się interesować. No zdecydowanie naszej edukacji potrzebna jest zmiana. I oczywiście taka edukacja rzetelna, obywatelska. Mówiąca o tym, w jaki sposób możemy się angażować i w jaki sposób sięgać po naszą władzę jako osób obywatelskich, żeby mieć wpływ na to, co się dzieje. Również jak się zrzeszać, bo to zrzeszanie się jest nam bardzo potrzebne w wywieraniu wpływu, ale też nie tylko jeśli chodzi o polityków, to zrzeszanie się jest ważne w pracy. Związki zawodowe, to zrzeszanie jest ważne w decydowaniu o naszej najbliższej okolicy.
to wszystko jest nam potrzebne i tą wiedzę o umiejętnościach współpracy powinniśmy zdecydowanie wnosić ze szkoły. To by było takie cudowne. A jakie teraz mechanizmy będziesz promować, aby jakby konsultować się z wyborcami, spotykać się z nimi, gdzie cię będzie można zobaczyć, spotkać, porozmawiać od dzisiaj, wiadomo, ale czy już masz jakiś plan na te wybory? Najbliższe spotkanie pewnie będę organizować takie już tematyczne. Tak, bo będę chciała porozmawiać z moim kolegą o takich ekonomicznych tematach w sposób dosyć przystępny i taki przysiadalny. Natomiast tych spotkań pewnie będę chciała zorganizować kilka. Niestety dopiero co zarejestrowano nasze listy. Za podpisami trochę biegaliśmy wszyscy, więc teraz na spokojnie będziemy planować już takie ruchy i spotkania kampanijne, na które oczywiście wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Ja mniej więcej staram się jakoś systematycznie to robić, czyli spotykać się, opowiadać, rozmawiać. Na mojej stronie martaspozek.pl będą zapowiedzi. Przez tą stronę można się też ze mną skontaktować. Też zachęcam, jeżeli chcielibyście w jakimś mniejszym, innym gronie chciałby zrobić jakąś odpytywankę, to można. Zapraszam, zachęcam. A jak chcesz właśnie teraz przeciwdziałać dezinformacji? Wiadomo, że zaczną się wybory, więc będzie dużo różnych artykułów, fake newsów w internecie. Jak się przed tym bronić i jak uświadamiać inne osoby, że się po prostu przed tym też bronimy i widziały, który artykuł jest prawdziwy, a który jest fake'em? My tu mamy niestety z jednej strony oczywiście, jeżeli pojawiają się jakieś fake newsy na temat nas, jakieś oszczerstwa, mamy tryb wyborczy, możemy pozywać osoby szerzące takie jakieś kłamstwa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, walka z fake newsami to jest problem światowy. Nawet są europejskie organizacje i jakieś systemy walczące z dezinformacją. Natomiast to jest ciężkie czasami, bo to są czasami czyjeś opinie, bo ja uważam, że ktoś coś. No to nie za bardzo mamy wpływ, możemy mówić nie było tak, ale to jest właściwie tyle i taki zasięg, jaki uda nam się zyskać. Dobrze, mamy dwa scenariusze. PiS przegra wybory i PiS wygra wybory. Oby nie. I jakby ta strategia teraz, dajmy na to, że PiS przegrywa wybory. No mamy państwo tak naprawdę w rozpadzie, wszystko zostało zdewastowane przez nich. I tutaj przyda się właśnie taka planowanie bardzo długoterminowe. Czy jest jakiś na to pomysł, co tak naprawdę możemy z tym zrobić, jeśli odbudować to państwo w ruinie? Generalnie pewnie każda partia ma jakiś pomysł. My mamy pomysł, oczywiście tak, to co nam jest najbardziej potrzebne, to pewnie to, za co od razu trzeba się będzie wziąć, to znaczy przywrócenie Polski do prawnego ładu europejskiego, bo to jest coś, dzięki czemu nie mamy KPO i funduszy europejskich. Z tym jest największy problem, a pieniędzy będziemy potrzebować dużo. Druga rzecz jest taka, że oczywiście mamy swój program i wiemy, jak to zrobić. Natomiast chciałabym od razu powiedzieć, że to się nie wydarzy. Naprawa systemu będzie wymagała zaangażowania wszystkich i szerokich konsultacji i wyrażania. Jeżeli mamy to państwo postawić na nogi, uczynić je zdatnym, funkcjonującym, dobrze działającym miejscem i dobrze działającym systemem, to potrzebujemy wszystkich. Potrzebujemy Was wszystkich, potrzebujemy Waszych opinii i współpracy przy tym, żeby to naprawiać.
Mamy ogromny problem z edukacją. Żadne zmiany w edukacji, których bardzo potrzebujemy, nie wydarzą się bez włączenia w projektowanie tych zmian i we wdrażanie tych zmian osób zajmujących się nauką o edukacji i nauczycielami, i rodzicami dzieci, i tymi wszystkimi stowarzyszeniami, które zajmują się podtrzymywaniem naszego systemu edukacji na bieżąco swoimi cywilnymi rękami. Także to się musi wydarzać. Druga rzecz, postawienie na nogi naszego państwa, jeśli chodzi o urzędy, tak naprawdę każde urzędy, będzie wymagało włączenia osób pracujących w tych urzędach, zajmujących się teorią administracji, nazwijmy to tak, w ten proces. Od strony pracowniczej, ale też od strony organizacyjnej, takiej odgórnej. No będziemy mieli wszyscy dużo do pracy. Będziemy się musieli często spotykać, dużo rozmawiać i prowadzić rozmowy i konsultacje nie tak, jak to było robione do tej pory. Czyli przyjdę, powiem wam, co zrobię, dziękuję, do widzenia. Tylko naprawdę szukać rozwiązań. Te rozwiązania wszystkie już gdzieś są na świecie. Mamy z czego podglądać, mamy z czego korzystać, mamy do czego się odnosić. Możemy przewidywać, co poskutkuje czym. Więc to nie są jakieś szczególne cuda, to jest po prostu dużo pracy. Nawet jest gdzieś powiedziane, że to nawet nie jedna kadencja, albo dwie i trzy zajmie naprawa tego, co się w ogóle wydarzyło. System jest psuty systematycznie od dużo dłuższego czasu niż niemiłosiernie nam rządzący PiS. Ja sobie nie przypominam momentu, kiedy na przykład głosowałam za tym, żeby miała utrudniony dostęp do specjalistów w szpitalach. Nie przypominam sobie momentu, w którym głosowałam za tym, żeby szkoła narzekała na tak duży brak nauczycieli. Nie przypominam sobie momentu takiego, żebym głosowała na to, na niesprawne i niedostępne urzędy. Nie przypominam sobie momentu takiego, kiedy głosowałam za tym, żeby kobiety nie miały prawa decydowania o sobie. Konferencja Episkopatu, żeby rządziła naszym. Tak jest, że się wydarzyło wczoraj. Jest dużo rzeczy, nad którym nikt z nas nie głosował, bo one jakoś się wydarzyły. System zawsze jest do poprawy. System wymaga notorycznych korekt. I powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że wypracowujemy te standardy i te mechanizmy wpływania na system i korygowania go na bieżąco. Bo nic nie jest dane z góry tak raz na zawsze i tak po prostu nie będzie działać. Dobrze, a co w przypadku tego czarnego scenariusza? Jesteśmy już na ulicach tak naprawdę od 2015, którzy wcześniej są na tych ulicach, bo czy walczą o prawa kobiet dużo wcześniej, o prawa osób LGBT. No ale trzecia kadencja PiS-u. Czy będziemy mieli siłę na przetrwanie kolejnej walki znowu? Czy musimy się teraz zmobilizować, iść na te wybory w końcu? Zacząć pracować nad odbudową? No ale załóżmy, że nie. Mam nadzieję, że już mamy tak dosyć, że pójdziemy na te wybory, wrzucimy kartkę do urny i to w końcu zaczniemy zmieniać, jakoś naprawiać. Jeśli to się nie wydarzy, no to ja będę dalej robić swoje. Jestem przekonana, że za kolejne 4 lata jeszcze łatwiej mi się będzie zbierać podpisy. Jestem przekonana, że jeszcze więcej osób będzie przekonanych, że trzeba to zmienić, ale generalnie wolałabym jakoś nie wizualizować kolejnych 4 lat. Przyciągać, prawda? Jeszcze chciałam tutaj dopytać, bo nam tak trochę kobiety i mężczyźni się rozjeżdżają w poglądach, czyli bardziej właśnie lewica, a niestety mężczyźni tutaj bardziej konfederacja.
jak do tych młodych mężczyzn dotrzeć, którzy jakby wierzą w te wszystkie niskie podatki, dwa samochody, podróże zagraniczne, dobre piwko i żeberka. No, ja mam wrażenie, że to jest właśnie tak tłusta taka pasa wyborcza, że aż dziwię się, że oni się na to nabierają. Ostatnio mój kolega zablokował, więc. Więc jak do nich dotrzeć, żeby mnie nie zablokowali, a też zrozumieli. Więc niestety chyba jest tak, że życie dotrze. Znaczy to jest piękne marzenie o dwóch samochodach, domu, grillu i psie na grillu. Ale życie potrafi weryfikować dosyć brutalnie. Nie wiem, jaka jest metoda. Szczerze mówiąc, nie wiem, jaka jest metoda. Powiem wam teraz coś strasznego, absolutnie. Wychodząc z komunizmu, tak, mając sobie kilkanaście lat, ja byłam korwinistką. Także to jest straszne, ale tak jak mówiłam, nie ma ludzi nieomylnych i ja do nich też nie należę. Że mam taką czarną kartę w swojej historii. Proces zmieniania poglądów był dosyć długi, ale skuteczny. Więc daję tym wszystkim osobom zachwyconym Konfederacją nadzieję, tak, że jakoś przestaną wierzyć w bajki i zaczną stąpać po ziemi, bo to się wydarza. Dla mnie jest to problem generalnie edukacyjny, bo tak naprawdę nie uczymy ludzi wspólnotowości, nie uczymy. I to, bo to nie tylko tak, że tylko mężczyźni głosują na Konfederację. Znam dużo kobiet. Głosują w ogóle, znam kilka kobiet głosujących na Konfederację i to będzie pierwsze ich głosowanie teraz na Konfederację. To mnie zadziwia. Ale ja rozumiem potrzebę prostych recept. Natomiast dla mnie jest to w garach bajki. Jakby też wydaje mi się, że tutaj gdzieś edukacja ekonomiczna też tutaj leży. Jakby nie zdają sobie sprawy z tej obniżenia podatków. Jeśli zarabiasz 3000, to zdajesz 500 zł więcej, ale nie będziesz musiał sobie zapłacić za operację, która kosztuje 100 tysięcy, jakby nie zacierają. To znaczy, wiecie co, no my nie mamy dobrej nauki ekonomicznej w ogóle. U nas się w szkole uczy podstaw przedsiębiorczości i tego liberalnej ekonomii. Takiej skrajnie klasycznej. Dawno już wielokrotnie prostowanej, ale u nas to nie dotyka. Ten Balcerowicz wszedł nam mocno. Jeśli do tego się dorzuci fakt, że właściwie to jest poparte tym, że to mężczyzna to mężczyzna, kobieta to kobieta, czyli tym klasycznym patriarchalnym wstecznicy, czy modelem patrzenia na świat, oduczaniem nas działania wspólnego, wpierania nam do głowy, że jesteśmy kowalami, kowalkami własnych losów, to jest bzdurą. Jesteśmy zwierzętami społecznymi, potrzebujemy się wzajemnie. Sami nie jesteśmy sobie w stanie zapewnić żadnego bezpieczeństwa. Możemy sobie to zapewniać społecznie i wspólnie sobie to darować. I to jest jedyna metoda. Ale to jest edukacja taka naprawdę podstawowa. Że no, to jest coś, co też by się... też by wypadało zmienić i wypadałoby pokazywać, że razem możemy więcej. I współpracując, możemy współpracować i nie ścigać się. I nasze osobiste jakieś tam osiągnięcia nie są tak ważne. Są fajne, super, ale bez ścigania się możemy się świetnie rozwijać, osiągać wyżyny swoich umiejętności tak bezprzemocowo. I ta bezprzemocowość byłaby super, tak. Czyli właśnie ta edukacja też w szkołach, wychowywanie nas od małego, w takiej wspólnocie, która właśnie pokazuje, że działamy lepiej, nam się działa razem. To jest ponoć afrykańskie powiedzenie.
że potrzeba wioski do wychowania dzieci. My nie mamy tych wiosek. Potrzebujemy tych wiosek. To skutkuje na wielu poziomach naszego późniejszego życia. To, że nie jesteśmy przesiąknięci wspólnotowością. I ja nie mówię tutaj o szkołach, gdzie będziemy, nie wiem, w mundurkach maszerować w nogę i ktoś nam będzie wpierał do głowy jakieś utarte schematy, regułki itd., itd. Mówię o tym, o tej wspólnocie, która jest różnorodna, która jest włączająca, która jest bezpieczna, która jest uważna. Tego nam wszystkim brakuje. No? I to nam brakuje od dziecka aż do dorosłości. Mam nadzieję, że zaczęliśmy już to zmieniać i że to jest proces, którego już się nie da zatrzymać. Tak jak wychodziłyśmy na ulicę i nauczyliśmy się wspierać. Ta nasza świadomość tego, że nie jesteśmy same, jest coraz większa. Coraz łatwiej nam się sięga po pomoc, mówi się nam wzajemnie, mówimy sobie o krzywdach, o problemach, sięgamy, wyciągamy ręce. Często, coraz częściej, te ręce są łapane i wciskane. Powiedz mi, tak, czy jakbyś miała przekaz do tych wszystkich ludzi, którzy się zastanawiają, czy iść na wybory? Co byś chciała im powiedzieć, taki apel, jakbyś miała ich wszystkich tutaj przed sobą, co byś im powiedziała? Chciałabym im powiedzieć, że bardzo, bardzo proszę o to, żeby poszli na wybory, żeby oddali głos na lewicę. Ja, a w naszym okręgu na mnie oczywiście. Ale jest wiele cudownych kandydatów na tej liście. Kilku tu siedzi. I chciałabym powiedzieć, że jest nadzieja i my dajemy tą nadzieję na to, że poczują się bezpiecznie, że będą się więcej uśmiechać i ta przyszłość nie będzie taka przerażająca i czarna. Weź siostrę. Weź siostrę, weź matkę, weź koleżankę. Tak. Namów inne 10 osób na to, żeby głosowali. Bojkot, referendum. I koniecznie z bojkotuj referendum, czyli odmów ubrania karty referendalnej i zażądaj odnotowania tego na liście w spisie wyborców. Słuchajcie, teraz macie okazję niesamowitą zadać pytanie, zastanówcie się. A ja tutaj zaraz przekażę mikrofon i mam nadzieję, że jakieś pytanie się w waszej głowie pojawi. To ja. Marta, co zaniesiesz do Sejmu, do jakiej komisji wejdziesz, bo mam nadzieję, że naprawisz ten syp. Chcę cię widzieć w komisji rodziny, może zdrowia. Gdzie pójdziesz? Co zrobisz? Faktycznie najbardziej się widzę w komisji rodziny. Bardzo chciałabym powalczyć o sensowny system zabezpieczenia dzieci, ale też ich Działa. Bardzo by mi zależało na tym, żeby pochylić się nad zabezpieczeniem naszych najmłodszych osób członkowskich społecznie. Czyli tego, żeby były od urodzenia bezpieczne, żeby miały bezpieczne środowisko, w którym się wychowują, na tworzeniu wiosek dla wsparcia rodziców. Bo to jest złe tak naprawdę, że rodzice są ze swoimi dziećmi zostawiani tak zupełnie sami, przynajmniej do dosyć późnego wieku.
A potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy dobrego wychowania, potrzebujemy chronić te nasze brzdące, skoro już są. To chciałabym, żeby wyrosły z nich szczęśliwe, bezpieczne osoby. A to jest bardzo dużo pracy na bardzo wielu poziomach. Nie przedmiot. Tak, nie przedmiot, a podmiot. Może nie władza rodzicielska, ale piecza rodzicielska. No. Jeszcze jakieś pytanie tutaj z widowni? Patrzycie tak po sobie. No to odważni bądźcie. No weź ty przestań. Dawaj z tą odwagą. Proszę bardzo. Marta, kilka dni temu padło takie hasło ze strony z jednej polityczek z lewicy, że zabierz swoją siostrę na wybory. I fajnie by było, jakbyś ty też miała jakieś takie swoje hasło, które zachęca ludzi do pójścia na wybory. Bo ja sama wiem po zbieraniu podpisów, że moja bańka, inna niż ta, która jest tutaj, bo ta bańka moich znajomych, która się tutaj znajduje, to oczywiście my wszyscy wiemy, co mamy robić. Ale niestety bańka, z której się wywodzę, nie jest taka i doznałam tego, kiedy próbowałam zbierać podpisy. Dużo osób powiedziało, no mnie polityka nie interesuje, się w to nie angażuje. I to jest strasznie smutne. Oczywiście nam chodzi o to, żeby głosowali też na nas. Dlatego ja bym chciała od ciebie, to nie jest na teraz, żebyś jakieś hasło sobie wymyśliła, związane z tym, że ludzie muszą iść na wybory. To jest konieczne i niezbędne po prostu. Też tak a propos teraz tego twojego wystąpienia tematycznego. Moim głównym chyba hasłem, takim, które najbardziej jest moje, to jest razem damy radę. Ja nie działam sama. Działam zespołowo. To jest ważne. Czym jest nas więcej, tym mamy większy wpływ i większą moc. I jeżeli coś ma się w tym kraju zmienić na lepsze, na bardziej dostępne, sensowne i rikczowe, to potrzebujemy działania zespołowego i grupowego. To jest moje hasło. Mamy, okej. Dobra, bez mikrofonu. Zresztą ja też jestem kandydatem, ale z innego okręgu, jak Nitko Jeleń-Górski. Polecam się, ale tak, ostatnio znów i myślę, że jeszcze parę razy będzie, tak, że będą lewice składać do grobu, że zaraz się rozbijemy o próg albo coś takiego, bo to jest takie tak nierytualne. 4 lata temu też tak było i nawet dawali nam 5%, to zrobiliśmy 12% z hakiem, tak. No właśnie, po pierwsze, jak się z tym czujesz? I od razu pozdrowienia dla ostatniego autora artykułu mojego kolegi z ławych szkolnych Arka Gruszczyńskiego, jak będę nas oglądał. po pierwsze tak, jak się z tym czujesz i co powiesz osobom, które, przede wszystkim osobom, które są zaangażowane w tę kampanię, albo zaraz będą może zaangażowane w twoją kampanię, żeby się nie dołowały tym. Bo jakby już, bo chodzi o to, że z naszej perspektywy już przychodziliśmy, ale co ty im powiesz? Ja powiem, że takie hasła zawsze odbieram z uśmiechem. Bo po pierwsze to oczywiście nie jest prawda, bo my jesteśmy coraz mocniejsi i nasz progresywny styl myślenia o świecie i polityce ma, jako że jest najbardziej zakorzeniony i zaczepiony w rzeczywistości nas otaczającej, ma coraz większe poparcie, coraz lepiej, coraz szybciej się rozwija. Dlatego te wszystkie próby takiego, o nie, oni na pewno nie wejdą, im to zawsze kiepsko idzie i lewica to komunizm i powrót do, nie wiem, Stalin albo jakieś inne dziwne rzeczy.
tylko utwierdzają mnie w przekonaniu, że naprawdę robimy robotę i robimy dobrą robotę. Jeżeli trochę mnie martwi też czasami oczywiście to, że jeżeli ktoś to usłyszy, to jest pojedynczą osobą w swoim środowisku z poglądami lewicowymi, to może się przerazić, że może faktycznie. Ale jeżeli taka osoba w jakiś sposób słyszy to, co mówię, nie jesteś sama. Nie jesteś sam. Jest nas więcej, jest nas coraz więcej. Tak naprawdę przyszłość należy do nas. To znaczy albo lewica, albo post-apo. I na ten moment nie ma innego wyboru. Nie ma innego wyboru. Można pytanie? Można pytanie? Tak. Słuchajcie, bo to jest trochę tak, że teraz ostatnio to tej... No wszyscy mówią o jednych poglądach, drugich. Tak właściwie to po czym poznać lewicowca według ciebie? No słuchaj, wiesz, patrzę, ktoś mówi, wiesz, to nie wiem, czy to jest lewica, czy jakiś, nie wiem, neokonserwatysta. No po czym poznać lewicowca? W mojej opinii lewicowca można poznać po tym, że ma szacunek do ludzi. Ale to każdy. Nie. Nie. No właśnie każdy. Nie każdy. To, słuchaj, jeżeli to znaczy... w ten sposób zrobisz, to nie rozróżnisz lewicowca od innych. Nie, no właśnie bardzo da się rozróżnić. To znaczy lewicowiec nie powie, że ktoś powinien, no jest za głupi albo za słaby, trzeba było bardziej. Że nie należy mu się bezpieczeństwo na przykład, czyli albo godne życie. Prawicowiec to jest lewicowcem. Ja nie znam porządnych prawicowców. To znaczy prawicowiec zawsze w pewnym momencie dochodzi do momentu, kiedy mówi, że no ktoś widocznie jest za słaby i w jakiś sposób niegodny godnego życia. Odnosisz się do teraz do niemerytorycznych argumentów, ale odnosisz się do swojego widzenia, do tego, że na przykład uważasz na przykład kogoś, a to jest jakiś coś, Stalin, coś tam, nie wiadomo, coś, komunizm, to są wszystko zniewagi. Czyli taka argumenty zupełnie ad persona, a nie merytoryczne. Ale to znaczy, czyli co nie jest merytoryczne? To znaczy, jeśli jesteś lewicowcem. Jeżeli osoba, z prawicy jest niby fajnym człowiekiem, tak? I szanującym ludzi. W pewnym momencie dochodzi do na przykład rozgraniczenia, że na przykład no kobiety to w ogóle fajne są i potrzebne i w ogóle spoko, ale one są na przykład nie na tyle ważne, żeby decydować o swoim życiu i zdrowiu. Zaczynamy rozmawiać o konkretach. No to się zgadzam, nie? Słuchaj, poprzednio mówiłaś o bardzo takich argumentach zupełnie niemerytorycznych. Jeżeli mówimy o kobietach, to już zaczynamy mówić o tym, co istotnie może wnioskować, że można cię zaliczyć do lewicy. Ja mam pytanie. No, tak. Bo mówiłyście o tym, że gdyby kobiety zagłosowały, to mogłyby przesądzić o wyborach. A czy nie sądzicie, że jest masa kobiet, które niekoniecznie są świetnie wykształcone, żyją w dużych miastach, które nie wiedzą, że prawa kobiet to nie tylko aborcja, ale że prawa kobiet to walka o to, żeby miały zdrowe dzieci, żeby te dzieci były bezpieczne, żeby one miały dostęp do służby zdrowia, ich dzieci, żeby nie bały się mężów, że nie można ich bić, nie można ich obrażać. Czy nie myślicie, że powinniście zawalczyć o tą grupę kobiet, która być może teraz głosuje na inną partię, bo ona zaspokaja, też o tym mówiłyście, te potrzeby, nad którymi się warto zastanowić, czyli na przykład 800+, bo ono im ratuje życie, są przez to bardziej niezależne na przykład od przemocowych partnerów. Czy ktoś się gdzieś tam pochyla nad tymi być może waszymi wyborcami, bo prawa kobiet to coś więcej, prawda, nie tylko aborcja. Nie wszystkie mamy, jesteśmy w wieku reprodukcyjnym, nie wszystkim nam ta aborcja zaprząta ciągle głowę, nie? Tak, zdecydowanie i to jest bardzo, bardzo dobry wniosek.
Tak, prawa kobiet to jest dużo więcej niż tylko tematy aborcyjne lub dotyczące w ogóle problemów z prokreacją. I tak, widzimy, że ta nasza, tak jak robimy badania, jak rozmawiamy z ludźmi, to nasz zasięg mówienia o tym się powiększa, natomiast to jest proces. Dużo kobiet nie wie, tak, że jesteście po ich stronie, dokładnie. Tak, że nam nie chodzi tylko o to, chodzi nam o ich prawo, o bezpieczeństwo i tak dalej. Potrzebują ochrony ich dzieci, tak, nie? Czy dostępu do równych płac pomiędzy mężczyznami, niezależnie od tego, czy jesteśmy katoliczkami, tak, czy nie, czy chcemy rodzić dzieci, czy nie, że możecie im pomóc. Tak, to zdecydowanie jest to. To jest jeszcze to, że jeśli osoba jest wyznania katolickiego, to lewica nie mówi, że musisz się wypisać z kościoła. Tylko mówię, że jak będziesz chciała, to masz prawo to zrobić, ale przede wszystkim, że masz prawo do poczucia bezpieczeństwa i wsparcia. I one tego nie wiedzą. Tak. Oczywiście staramy się to robić, natomiast poruszamy się w bańkach. My próbujemy te bańki przebijać, ale to jest bardzo długi proces, natomiast my się nie poddajemy i będziemy to robić dalej. Nie, ja tak sobie nawet pomyślałam, że może warto zwrócić się do babci, która chowają dziewczyny też, nie? Chowają chłopców. Tak. Że nie tylko, bo pani tutaj pewnie bliższy jest pani ten temat młodych ludzi, no mi jest bliższy bardziej pani wiek. Że nie tylko tym młodym ludziom trzeba ukierunkować i zmienić myślenie, że dużo starszych osób na przykład nie wie, że nie musi się malować do pracy, albo że mąż nie powinien mnie tłuc. Tak trywializując już, nie? Tak, tak. I często, wbrew pozorom, do tych tak zwanych babci jest dużo łatwiejszy, dużo łatwiej nam dotrzeć, tak, niż do ich dzieci, córek, wnucząt i tak dalej. I to nam się zdarza i to jest zawsze fajne doświadczenie. I tak się niesiemy też. Tak się niesiemy. Proszę bardzo. Bo mnie zainspirowała ta osoba, co wcześniej pytała, wcześniejszy pytający trochę. Bo to rozgraniczenie lewicowiec, prawicowiec, to ja tak rozumiem, że to dotyczy trochę polityków tak naprawdę, polityczek, które reprezentują, no bo większość ludzi, no nie, wydaje mi się, że nie idzie takim zadeklarowanym poglądem, ja jestem lewicowcem, tylko raczej mówi, przy okazji wyborów zastanawiamy się, na kogo zagłosujemy. Znaczy, ja znam konserwatywne osoby, które akurat mają, w sensie mają poglądy, które opisałem jako konserwatywne i są spokojnie gotowe zagłosować na lewicową partię, ponieważ uważają, że te prawicowe akurat tej części rzeczy, od których im zależy, na przykład materialnych, Nie reprezentują, tak? Więc jakby, w sensie jakby w polityce parlamentarnej mamy kompromisy, więc to jakby pytanie takie, okej, to jak to zrobić, ty jako lewicowa, no to jak przekonujesz osoby, które zwykły głosować na prawicowe partie? Takie jak na przykład PiS. Ja mam tutaj wiele faktycznie doświadczeń. Generalnie zaczynam od tego, że wyciągania takich rzeczy, w których się bardzo zgadzamy i to się dobrze zaczyna to zwykle tą rozmowę zaczyna jakiś zarzut w kierunku lewicy i mojej, tak? I później jest, no dobrze, ale no to faktycznie to było niedobrze i tłumaczenie to z tego wynika i że w sumie to jednak wychodzi na moje. I tak powoli to się zdarza. Ja rozumiem. W kampanii nie ma powoli, no. W kampanii nie ma powoli, ale też tak szczerze sobie trzeba powiedzieć, że w kampanii, która będzie trwała trochę ponad miesiąc, nie za bardzo w ogóle jest czas na to, żeby przekonywać ludzi do swoich poglądów i do zmiany ich, bo zmiana poglądów to jest naprawdę długotrwały proces. Bo poglądy wbrew pozorom są głównie zamontowane przy naszych emocjach, a nie przy naszym gdzieś tam mózgu i tak dalej, do czego prawie nikt się nie przyznaje, a wszyscy to mają. Dlatego ten proces kampanii to jest bardziej mówienie do osób już częściowo, przynajmniej częściowo przekonanych,
I jakieś rzucanie haczyków na przyszłość, żeby móc z czym wejść i jaką rozmowę kontynuować. Ja jeszcze mam pytania w temacie referendum, bo słyszałam takie opinie, że ta odmowa przyjęcia karty do głosowania i odnotowanie tego to może być zagrożenie dla tajności wyborów i gdzieś, no rozumiem tą argumentację, to czy może jest jakiś inny pomysł na to? Albo czy też pani myśli, że jest to zagrożenie dla tajności wyborów? Zagrożenie dla tajności, to znaczy od razu trzeba się zadeklarować, że się nie bierze udziału. Jeśli ktoś nie weźmie tej karty, no to można potem się spodziewać, na kogo nie zagłosuje. Jak ktoś weźmie udział w referendum, no to też można się spodziewać, na kogo zagłosuje. Tak jest. To jest problem i to, faktycznie nie w każdym środowisku, nie w każdym miejscu, nie w każdej komisji osoby głosujące będą mogły podjąć taką walkę z różnych względów. To nie jest nic, za co można w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób winić. Natomiast w kwestii referendum ważne jest to, czy my walczymy o to, żeby była niższa frekwencja. Więc w tych większych komisjach, gdzie nie znamy się, jest większy przekrój ludzi, bo się nie znamy, gdzie łatwiej jest podjąć taką decyzję, żeby właśnie zadeklarować swoje w ten czy inny sposób poglądy, zachęcić te osoby, żeby to wyzwanie podjęły. Bo to naprawdę jest czasami kilka procent, które robi wielką różnicę. Nie macie się czego obawiać, jeśli chodzi o tego, że odmówicie działania referendum. Ale Ania, to nie jest o tym. To jest o tym, że mieszkasz w małej miejscowości, na małej wiosce, gdzie jest 200 osób i wszyscy się znają. I to, że ksiądz ambonny albo ktoś tam mówi, że macie iść głosować, a ty jako jedna osoba albo dwie osoby w tej miejscowości, gdzie członków komisji też znasz, no musisz się wystawić na strzały, mówiąc, że nie bierzesz udziału. I to jest, jeżeli ktoś czuje, że nie ma na tyle, nie czuje się bezpiecznie, żeby podjąć to ryzyko, to jest całkowicie w porządku, że go nie podejmie. Czy wyjściem takiej sytuacji, w takich małych miejscowościach jest oddanie nieważnego głosu? Nie jest wyjściem, bo to jest wciąż liczone do frekwencji. Odnośnie referendum, pamiętajmy o tym, że w wyborach bierze około 60%. Uprawnionych do głosowania bierze około 60%. Wystarczy, że 10% po prostu odmówi wzięcia karty do głosowania, do referendum, a to jest akurat połowa opozycji. Ponad połowa opozycji, więc ta aktywna połowa opozycji to zrobi i po prostu to referendum nie będzie ważne. Także... Myślę, jeżeli chodzi o referendum, że są też ludzie, którzy wiedzą się, że głosują na PiS, w momencie wybrania karty referendalnej przyznają się, że głosują na PiS. Więc to też w drugą stronę działa. Tak może być. Generalnie ja zachęcam wszystkie te osoby, które poczują się na siłach, żeby odmówiły przyjęcia tej karty referendalnej i poprosiły o odnotowanie tego na spisie wyborców. Ja bardzo przepraszam, ale ja staję ze strony wojowniczek, że po prostu nikt mi nie może narzucić czegoś, czego nie chce. Oczywiście, rozumiem, Rozumiem, że są osoby, które mogą nie mieć na to siły. W ogólnopolskim naszym projekcie OKW też mamy takie osoby, zwłaszcza na ścianie wschodniej, które będą brały udział w naszym projekcie, ale proszą, żeby nie byli w swoich wioskach, tylko proszą o ileś tam wiosek dalej, bo boją się. Także rozumiem, przepraszam. Ja po prostu mam taki tryb wojowniczy, mnie i chusteczka. Tak, rozumiem to. Jest tu też możliwość zagłosowania w innej komisji, ale to też nie dla wszystkich jest dostępne i możliwe. Tak czy siak, bardzo na wszystkich was liczymy z naszym wysiłkiem antyreferendalnym. I oczywiście zachęcamy do podejmowania odważnych decyzji, ale też szanujemy wszystkie te osoby, które nie będą miały na to zasobów. Rejestr wyborczy. Dopisać się, jeszcze powiedz o tym, że
ktoś, kto nie będzie mógł głosować. To są bardzo ważne rzeczy. No i oczywiście, szanowni, ważne jest, że jeśli chcecie zagłosować i czujecie w sobie taką moc, żeby zagłosować, w tym celu zainteresujecie się tym, w której komisji możecie głosować, gdzie możecie głosować, gdzie jesteście dopisani do rejestru wyborców, gdzie możecie się dopisać do spisu wyborców, a gdzie możecie wziąć zaświadczenie, żeby zagłosować tam, gdzie akurat nie wam przypomnę. Przez profil też można. Informacje znajdziecie w internetach. To nie było do tej pory, że możemy przyprowić, tak? Ostatecznie zdecydujecie, że nie możecie, to do 13 października możecie się dopisać przez profil. Do 12. Przez profil. Zaufany. Nie problem. Gov.pl trochę utrudnia, mi się wydaje. No. Damy radę, jak pani Szydło. To jeśli nie ma kolejnych pytań. A, pojawiło się, dobrze. A ja będę miał. Załóżmy, że siły te zrzeszone w pakcie senackim wygrają wybory i będą miały w Sejmie większość. Co mają zrobić, żeby w 2027 roku albo szybciej PiS nie wrócił do władzy? Przede wszystkim mają wspierać, mają uczynić ruchy wzmacniające te wszystkie wykluczone środowiska, na których PiS tak wyrósł. Tego jest dużo. Czy masz na myśli coś konkretnego? Ewidentnie te więzienia, gdzie miał tam posiedzenia. W systemie wyborczym na przykład, co można powiedzieć? W systemie wyborczym... jeżeli mówimy o demokratyzowaniu, to oczywiście fajnie by było zmienić system wyborczy, na przykład zacząć uwzględniać wyniki spisu powszechnego ostatniego i dopasować do niego w końcu ilość mandatów w okręgach wyborczych, bo to się nie wydarzyło od sporej ilości lat, od dwóch spisów. Poprzedni nie został uwzględniony z 2021 roku i z 2011 również nie. Natomiast ilość wyborców się zmieniła w poszczególnych okręgach. Ja oczywiście też mam marzenie takie, żeby na przykład zacząć myśleć o tym, żeby te JOW-y z Senatu jednak trochę zmienić i wygonić. No bo w Senacie mamy pakt senacki, dlatego że są tam JOW-y, czyli to wspaniały wymysł niby demokratyzujący, który poskutkował tym, że tak naprawdę w Senacie mamy prawie dwupartyjność, tak? I działanie na ten cel to nie jest demokratyczne i to nie wspiera demokracji. W paru innych miejscach, bo to jest tak, że nas się zwykło straszyć dądem, a to nie dąd jest tutaj naszą główną przeszkodą, tylko małoliczne okręgi wyborcze, to znaczy z małą ilością mandatów. I o ile przy wyborach senackich nie jest to takim problemem, to na przykład już w wyborach samorządowych się okazuje, że faktyczny próg wejścia to jest kilkanaście procent, w Wrocławiu około 15%. 15% trzeba zdobyć poparcia, żeby zostać radnym miejskim albo radną miejską. No to nie jest demokratyczne, a wszystko na papierku wygląda ładnie. Także jest kilka takich rzeczy, które warto by w polskim systemie wyborczym naprawdę pozmieniać i poprawić, żeby zabezpieczać nam demokrację i ją rozwijać. Dobrze. To jeśli nie ma pytań, to ja Ci bardzo, Marto, dziękuję za
rozmowę i Wam również dziękuję za przybycie. No i idźcie na wybory. I zobaczcie mamy, siostrę, babcię, dziadka, wszystkich.